Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, bagna Wiedźmińskie Opowieści. A i oczywiście jedziemy z temacikiem dalej. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, spotkaliśmy w ostatnim materiale Wiedźmina. Widziałem, że niektóre odcinki zdobywają zdecydowanie więcej wyświetleń. Mebe podejrzewała, bardzo to jest ciekawe, że wezwani przez Caldwella Nilfgaardczycy szli jej śladem. Co prawda trzon cesarskiej armii, obciążony taborem, nie był w stanie dogonić ich na bezdrożach Izgid. Ale lotny oddział jazdy i lekkiej piechoty już tak. Ten jednak nie nadchodził. Nilfgaardczycy stali bez ruchu, milczący. Dopiero teraz Mebe im się przyjrzała. Słaniali się na nogach, byli bladzi, pokryci ropiejącymi ranami. Izgid obeszło się z nimi równie okrutnie, co z Lyryjczykami. Połowa mojego oddziału jest ranna, a połowa chora. W twoich szeregach nie jest wcale lepiej. Ale są liczniejsze. To prawda. Jeśli dojdzie do walki, pewnie wygrasz. Ale na tych bagnach każda rana będzie się jątrzyć i gnić. I tak stracisz mnóstwo ludzi. Co zatem proponujesz? Spytała królowa. Rozejdźmy się w pokoju. Jest wojna. Okazji do walki nie zabraknie. Ale nie tu. Nie tak. Przykro mi, ale moje morale... Królowa ważyła słowa Nilfgaardczyka. Przykro mi, ale moje morale już i tak są nisko. Powiedziała Mewe. Więc... z szelmowskim uśmiechem. Jeśli rozbiję twój oddział teraz, będę walczyć z mniejszą armią później. Jesteś bardzo pewna siebie, pani. Zaraz zobaczysz czemu. Za mną. Za mną! Moi drodzy, słuchajcie, nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Kompletnie tego nie widzę, bo i tak oni później będą. Będą prawdopodobnie, nie, być może większe oddziały. Nie widzę tego. Nie widzę. I poza tym i tak morale mamy najniższe, jakie tylko mogą być, więc... O, jest combo. Może być. Ogień? A bitwa jest ila? Potrójna? On już ma przygotowane kilka wojsk, ale nam to nie przeszkadza. W razie co, weźmiemy sobie kartę. Nie poddamy się bez walki! Mądry wybór. Powiem ci tak. To będziesz tego żałować. Haha! To może zaboleć! Nie, to nie jest potrójne. Kogo by tu zagrać? Zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam. Uwaga na głowy! W kółko. Ja myślę, że to była najlepsza opcja. Bo mamy też Reinharda. Nam to nie przeszkadza, bo ja później może wyciągnę. Czy to naprawdę konieczne? No właśnie, czarodziejkę. Marnuje się w wojsku. Niestety obawiam się, że tak. Naprawdę jest to konieczne. Chociaż nie będę mógł teraz wyciągnąć. Trzeba porządek będzie to zrobić tutaj. Zaklumpować. Trzeba było słuchać mojej baby. Kompania, naprzód, marsz! Nikt nie ucieknie! W te dni wam jest żyta, czarnik będzie kościć. On i tak ma 83 punkty, a pewnie ich jest przynajmniej kilku. Chwała wielkiemu słońcu! O, a nie mówiłem? Myślę, że teraz najwyższa pora... bibeloty. O, ładnie, ładnie, podoba mi się. A, misplay, bo tu powinno być niżej, zapomniałem. Wybierz kartę, którą chcesz zagrać. Chyba tak. Miałam nadzieję, że załatwimy to inaczej. Chyba nie stracę tej karty. Tylko 12? O, to ciekawe. Baby, z czym do ludzi? A obawiam się... A nie, no mam zdyscyplinowane jednostki, tylko... Twoje tylko ogniowe, niestety.
A kolega jest spalony? Nie, też człowiek wsparcia, okej, okay, więc to nie zadziała. Chęci są, a joście, i no buty ci są. Nie ma sensu tego grać. Mądry wybór. Denerwujący jest ten, ale my się zaraz ich pozbędziemy. Chcesz zatańczyć? On nie wróci do tej gry, on musiałby teraz trzy te jednostki wrzucić, to jest jedyny... A, on już nawet spasował, żeby było zabawniej. No to w sumie dobrze, że oni się poddają wcześniej. Mieli rację mówiąc, że nie znasz litości. Oni mi mówią o litości. Nie wiem, czy pamiętacie, były spalone wioski, niewolnicy. Bitwa toczyła się we mgle, wśród gęstej roślinności. Ale jestem już zielony. Kiedy ucichły odgłosy walki, Mewe nie była nawet pewna, kto przeważył. Jak to nie wiadomo kto? Dopiero kiedy zobaczyła, jak zza drzew wyłaniają się jej żołnierze, wyczerpani, ranni, ale uśmiechnięci, zrozumiała, że odniosła zwycięstwo. Nie. Słuchajcie, nie ma tutaj co słuchać, bo tutaj nie ma za dużo tekstów tak naprawdę aktualnie, które w jakiś sposób wpływają na nas, ale z czerwonych zrobiło nam się już zielone. To jest dosyć ciekawe. To jest walka na szczęście zwykła i jakiś stary obóz. Jestem zdziwiony, że w ogóle tutaj kogoś spotkaliśmy. Ale bardzo mi się podoba właśnie tekst a propos litości, tak? Pamiętacie, nie? Może nie pamiętacie. To wezmę, bo to może być. Tego nie widzę. O, to może zostać. O, mogę to w sumie zostawić, bo czasami tu jednostki umierają, ale nie wiadomo jaka jest wersja. Niestety to jest długa wersja. Długi fight. Dobra. Coś się ulatnia. Zobaczmy, jak mu pójdzie. Jak na złość odrzuciłem tego gościa, którego nie chciałem. Czas na pościg! Ty się już nie przydasz. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. Zwariowałeś? Nie trzeź tym! What can I say? I am too strong. I żeby było zabawnie, ja teraz dam pauzę, bo ja nie wierzę w jego powrót. Ale on gra. Ale on gra. Jest jeszcze taka zasada, że później i tak dobierzesz kartę, więc możesz sobie dograć. Ale widzę, że już... Ale też miałem takie walki, nie mogę złego słowa powiedzieć, bo... Było tak, że potrafiłem przegrywać. Niestety spaliliśmy. Nie wiem, czemu to brało aż tak dużo. Powinna być taka zasada, że jest blok. Chyba jedna pogodynka to za dużo. Nie mamy już ognia. A, to się może przydać. A, no to niefortunnie. A, zagram w ten sposób. Zaczniemy standardowo z ogniem. To może zaboleć! Zagramy zaraz wilczy dół. Na tutaj oczywiście. Idealnie. Te aktualnie bije za 3, więc pozbędziemy się prawie wszystkich. Będzie też możliwość zagrania kart stąd. A są fajne kombosy, widzę. Fajne, fajne. No. To się może udać. Więc może najpierw tak delikatnie. W kółko to samo. Tak. Tylko jedna? Tu jest druga. Pyk. Czego chcesz ode mnie? Im są więksi, pyk, tym łatwiej to. Pyk. W te dni wam jest żyta, czarnik będzie kosić. Pyk. Wykradanie omija pancerz tajże. Jest jak jest, jak to mówią.
Myślę, że to dobry moment. To mi nie przeszkadza, bo tu będą już 48 punktów. Trochę mnie smuci to, że... Uwaga na głowy! Oczywiście ja tu będę grać, bo trzeba rozstawić silniki i nie tylko. No i właśnie takie niespodzianki się też dzieją. Takie niespodzianki. Więc ja tu pauzować absolutnie nie mogę sobie pozwolić. Żałuję, że teraz nie mam tego pana, bo on powinien tutaj ładnie punkty robić. No ale... Nie ukrywam, że to trochę irytujące, jak kradnie wszystkie moje karty. Wolę proce. Łatwiej ukryć. Ciekawe, jaki kościany wyleci. Nie wyleci kościany. Nie ma co po godynki grać. Czyń miłość, nie wojnę. Gramy na wszelki wypadek tak. A no, Gasko mówiłem, że będzie mieć sporo punktów. Ty tak na poważnie? Nie ma jak, tak? Nie ma jak zagrać. Mógłbym tylko więcej punktów tutaj zrobić. Gaskom jeszcze zdobywa punkty. Leczonko. Usunięcie. Przeklęci zdrajcy. 189 do 1. Nie ma opcji. Do zera. Nie było sensu tej karty zagrywać wcześniej, nie? Mamy bardzo silną talię, ale to dlatego, że mamy bardzo dobre kombinacje. I ona te kombinacje odpowiedzi nie ma. Aczkolwiek kradzież kart jest tu, powiem szczerze, całkiem. Królowa wymknęła się spod trzasku, ruszyła w stronę czerwonej bindugi. O, widzę, że naprawdę martwią się o nas. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wyślemy zwiadowców, bo to dziwne, że tu nic nie ma. Aha, tu pusta droga. To jest dziwne. I to powiedzmy sobie szczerze, bardzo dziwne. Czekajcie, to jest to na dole, czy... Tu był w ogóle drogowskaz. Tędy, tak? No właśnie, wiedziałem, że to jest podejrzane. Lyryjczycy dotarli do serca. Jest i boss, moi drodzy. Z każdej gałęzi, z każdego krzaka zwisały opite krwią pijawki i kleszcze. Ich odwłoki lśniły, roztaczając czerwoną poświatę w mglistym powietrzu. Śmierdzące zgnilizną powietrze przyprawiało Mewę o zawroty głowy. Królowa zatrzymała się przy porośniętym mchem głazie, oparła rozpalone czoło o zimny kamień. Mijali ją kolejni żołnierze, bladzi, brudni i wymęczeni. Chciała coś powiedzieć, podnieść ich na duchu, ale zamiast tego zaniosła się kaszlem. Nagle Mewę usłyszała plusk, jakby zaczął lać ulewny deszcz. Uniosła wzrok. Kleszcze i pijawki spadały w ciepłą, jak zupa wodę, i niczym na komendę płynęły niezdarnie w stronę kępy martwych olch. Mewy wiedziała, kto się wyłoni zza drzew. Gerni Chora, pani Izgit. Do broni! Wrzasnęła. Zewrzeć szyki! Lyri. No to już jest okrzyk bitewny. Musimy ją wyeliminować. 110 punktów zdrowia. Tak jak mówiliśmy, będzie to boss. Jest też bitwa skrócona. Zasady są oczywiście specjalne. Pytanie, jakie sztuczki ona ma. To się oczywiście przyda. Jest ogień. Pogodynkę na wszelki wypadek zostawię. To są punkty, to są obrażenia. Jest combo. Nie mam za bardzo jak ciebie użyć. Czy też nie? Co koniec
Przenieś wszystkich sojuszników tutaj przestać. Wszyscy do mnie! Karmi chore matkę. No dobra. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Aha, okej. Nie. Nie miałem pojęcia, że wydarzy się coś takiego. Jeżeli ja mam tak tracisz karty, to ja dziękuję bardzo za takie sztuczki. Pani, te pasożyty, one żywią się jej krwią. Jeszcze ta jednostka znajduje się w rzędzie dalekiego, no ale było to w dalekim. Wykradnij garni chodzi o 3 punkty siły. Ta jednostka eksploduje, daje siła wzrośnie do 10. Zadaj przy tym 3 punkty uważam wszystkim wrogom. Wszystkim wrogom. O, ale mogę ją namierzyć. No ale... Ale czemu ja tracę karty? To nie ma żadnego sensu. Jeszcze trafiłem wszystkie te... Pęci są, a jości, i no buty ci są. Jak szybko przechyliła się szala. Jakby... Nie widzę... Kompletna głupota. Kompletna, naprawdę. W sensie... Co dwie tury w rzędzie bliskiego, gdy owoc zostaje zniszczony... Mef odrzuca losową kartę ze swojej ręki. Powiem tak. Kompletna głupota, naprawdę, ale taka... Przeklęci zdrajcy! Panie, te pasożyty, one żywią się jej krwią! Kompletna głupota. W kółko to samo. Marnuje się w wojsku. To byłoby tak dobre. A, oczywiście nie mogę bossa jakimś cudem. Halo, nie chcę tego. A. Nie, no fajnie, naprawdę, jakby... Jaka walka to jest głupia. Jakie to jest głupie. Jakie to jest głupie. Czego chcesz ode mnie? Nie, to przecież to jest głupie. Te potworne bestie da się zabić. Da się je pokonać.
Tak, tylko tracę, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, tracę wszystkie moje karty przy okazji. Więc jakby mi się to w ogóle nie uśmiecha. Zmuś jednostki w liczbie dwóch do stoczenia pojedynku. Ograniczenie. Nie można brać za cel czempionów. No tak, bo to nagle czempion jest. A zobaczmy co damy. O, ukradliśmy jeden owoc. Ciekawostka. Zwariowałeś? Nie trzej z tym! No jestem... Jestem rozczarowany taką walką, bardzo szczerze mówiąc. A momencik. Nie można przejść. To jest champion tutaj. No tak, tylko widzicie, ja tracę karty, tak? Pamiętajcie, że pycha jest powolnym i podstępnym zabójcą. O, ale w sumie teraz mogę zagrać tak. To może zabolę! Musiałbym przerobić salutką swój deck, żeby trafić jak najwięcej tych jednostek plus jednostek z kuszami. I wtedy wygramy. To jest rozwiązanie tego problemu. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. Moi drodzy, słuchajcie, musiałbym... Ja wiem jak to zrobić, tak? Po prostu dodajemy wszystkie jednostki, które zadają obrażenia celowi tutaj. Ja bym to wygrał. Znaczy, spróbuję jeszcze raz, żeby być sprawiedliwym wobec was i najwyżej pokażę wam końcówkę, nie? Bardzo irytująca jest ta bitwa, bardzo irytująca. Nie lubię takich bitew. Nawet bardzo szczerze mówiąc, nie lubię takich bitew. Wszyscy do mnie! Pani, te pasożyty, one żywią się jej krwią! Przeklęci zdrajcy! Te potworne bestie da się zabić. Da się je pokonać. Marnuję się w wojsku. Pokaż mi cel. GG. Od razu szybko poszło. Nic nie mówiłem, żeby się w pełni skupić na rozgrywce. Dziewiątki tu wygrywają. Pamiętajcie, że pycha jest powolnym i
podstępnym zabójcą. No musiało RNG dopisać, no. RNG troszeczkę musiało dopisać i nie tylko. A to co to było? Mutagen zdjął, okej. Rozumieć sytuację. Muszę znaleźć coś, co zadaje obszarowe jakieś obrażenia. Bo on ma tam mutagen. No to tylko tyle, że bibeloty mogą trafić. Która nie jest 4. O, wiem. Ciebie. Teraz jak na złość nie mam żadnych obszarówek i ciebie. Pyk. Kompania, naprzód marsz! Pyk. Pyk. To coś chyba już nie żyje. Oh. Irytująca walka, naprawdę irytująca. Z bitwy w Izgit. Walczyła w gorączce, pośród mgieł, rąbiąc rozpaczliwie mieczem nadchodzące ze wszystkich stron poczwary, jak w niekończącym się koszmarze. Ale w końcu zapadła cisza. Uspokoiły się wzburzone wody, zniknęły pijawki i kleszcze. Gerni chora leżała pośród zbutwiałych liści, zalana krwią, nieruchoma, ale wciąż przerażająca. Spalcie to truchło, wychrypiała królowa. I ruszamy dalej. Żołnierze patrzyli po sobie w milczeniu. Mewę zajęło chwilę, nim zrozumiała, co się dzieje. Bali się. Nawet teraz, kiedy potwór był martwy, nie chcieli się do niego zbliżyć. Mewę wiedziała, że jeśli powtórzy rozkaz, żołnierze go wykonają. Ale nie chciała ich do tego zmuszać. Królowa przemogła więc obrzydzenie i sama podłożyła ogień pod ciało Gerni Chory. Powietrze wypełnił duszący swąd palonych włosów i paznokci. Strzeliły iskry. Po chwili po krwawej pani zostały tylko osmalone kości. Pasożyt. Taka karta w ogóle z Wiedźmina tego, wiecie. Oj, w ogóle jest ogień. Ciekawe, co daje ten pasożyt w tej grze. Dobra, ogólnie zobaczymy, czy moja armia będzie działać. Jestem ciekaw, czy taka zmiana też będzie interesująca dla was, no bo ta armia jest teraz zupełnie inna. Już za bardzo nie omawiałem zmian. Zrobiłem pewnie wam takie cięcie, żebyście nie musieli tego oglądać, bo żeby pokonać ją, musiałem kilka prób podjąć, nie? Nie mam pojęcia, dlaczego... Nie mam pojęcia, dlaczego jest wyświetlony. A. Kwatermistrz przyszedł do Mewę ze złą wiadomością. Pani, zapasy jedzenia są na wykończeniu. Ludzie we wsiach sami mają niewiele, nie chcą handlować. Królowa postanowiła rozesłać żołnierzy po okolicy w nadziei, że natrafią na obóz myśliwych, bartników albo wypalaczy węgla, którzy skłonni byliby sprzedać im trochę jedzenia. Pod koniec dnia żołnierze zaczęli powracać do obozu, ale trzy oddziały przepadły bez śladu. Na początku Mewy myślała, że zaatakowały ich potwory albo Nilfgaardczycy, ale okazało się, że przed wyruszeniem do lasu zabrali wszystkie swoje rzeczy. Najwyraźniej postanowili zdezerterować, zachęceni wcześniejszą wspaniałomyślnością królowej. Chodziło o to, że nasza kara była zbyt łagodna, tylko podejrzewam, że... Nie wiem, może się mylę, ale podejrzewam, że gdybym podjął inną decyzję, i tak byłoby źle. Porastały potężne olchy. Ich gałęzie splatały się ze sobą, przesłaniając niebo, a promienie mogę słońca, nawet nic które powiedzieć. Zdołały się przebić przez te gęstwę, rozpraszały się w mlecznej mgle. Nagle z pomiędzy drzew zaczęło bić ostre światło. Żołnierze zmrużyli oczy i rozdziawili usta ze zdziwienia.
Nad taflą wody unosiła się lśniąca, pulsująca kula. Coś chce nam pokazać. Oczywiście, że idziemy. Mewe wiedziała, że ognik może zaprowadzić ich w pułapkę. Dobra. Słuchajcie, jest jedna rzecz, której bardzo nie lubię w grach, a niestety zauważyłem, że bardzo często ma ona miejsce. Przedłużanie finału, tak? Pokonaliśmy bossa i zobaczcie, a tutaj jeszcze coś, a tutaj się pojawia jeszcze jakaś kwestia dialogowa. No ja nie lubię takich sytuacji. Ognik wiódł Lyryjczyków wąską ścieżką. Nie czyhało żadne zagrożenie. Na końcu ścieżki Lyryjczycy zobaczyli na wpół żołnierze odkryli na wozach ile skarbów, ciekawe skąd się wzięły. Mewe domyśliła się prawdy. Sama wiozła niegdyś podobny skarb, kiedy ognik zatoczył koło wokół Lyryjczyków. 4,5700. Zamigotał i zniknął. Żołnierze podjęli przerwany marsz. Niestety, kiedy wrócili na główną ścieżkę, okazało zgubiła się... Zgubiła ich chciwość? Okej, okay, to dlatego nagle widziałem, że straciłem troszeczkę czerwonych. Dostałem tutaj czerwone na ten. Słuchajcie, walka i jestem ciekaw, jak moja armia nowa będzie śmigać. Przekonajmy się, czy w ogóle mam szansę wygrać, bo no ogromne poczyniłem zmiany, żeby pokonać Garnichore. Chciałbym dokończyć dzisiaj ten już wątek i mieć go za sobą. Pogodynki bardzo dużo, tutaj mamy wyciągnięcie, więc wszystko jest ok. Bibelot, żeby wcześniej zagrać, katapulta, wyciągnięcie, staki, może być. Zaczniemy na razie spokojnie z katapulty. Teraz, moi drodzy, zaczynamy przygotować sobie już armię. Ciekawe. Ale ja bym na twoim miejscu nie był taki dumny z siebie, bo ja ci pokażę teraz sztuczkę, kolego. Nikt nie ucieknie! O, oczywiście, że pauza. Ale sobie pograłem. Fiu, fiu, fiu. A to i tak nie będzie koniec, bo jeszcze teraz trzeba wygrać. Staki, dobra, spróbujmy. Znowu zaczniemy standardowo. Ten jest w ogóle zupełnie nowy rodzaj przeciwnika, nie było jeszcze takiego. Okej, okay, takie puty. Chyba nie ma obrażeń, zresztą zaraz zobaczymy. Mi to nie przeszkadza, no bo ja mam, widzicie już ile obrażeń, nie? A też jeszcze uwierzcie mi, to nie koniec. Teraz wam zresztą pokażę sztuczkę. Czyli tak, tu mamy piątkę. Tu mamy czwórkę. Spokojnie, wszystko jest po naszej myśli idzie. Teraz dajemy sobie staki tutaj. Trenowałem cały tydzień, co mam sobie nie A nie mówiłem. Teraz, moi drodzy, katapulta na razie będzie bezużyteczna, więc pozbędziemy się jej. I wyciągniemy, moi drodzy... Czy tam coś zagrałem? No kurde, wiadomo, że tak. Ciebie i ciebie. To jest tak. Powiedz, że żartujesz. Tak, oczywiście nie trafiłem w kartę, której szukałem. Tu będzie tak, tak. Tu mamy już, przypominam, już dwie piątki, tak? No to jeżeli nie mamy ognia. Jest dwunastka i jest niestety 1-2-2, okej. Okay. Czyli nie damy rady tego użyć. A chciałbym losowe bibeloty zagrać. To jest wezwi brązowej jednostki. O, ciekawe. Dwa
dwa razy w ogóle wylosowało, ale ciekawe. I on już nie ma kart na następną rundę. No nieźle. A ja bym mógł jeszcze to wyciągnąć jeszcze raz i on w ogóle już nic nie będzie mieć. O, ten jest jakiś inny. Albo gra się zepsuła. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. O! To było niezłe. Co zagram? Okej, okay, czyli moglibyśmy zagrać tak. Tu się wyklepie, tam tak. Się zlutuje i nie będzie. Tak. Tak. Tak, tak. Tak. Hej, nie wyrzucaj tego! To już nie zadziała. A, nie mogę zobaczyć. Katapulty. Jeszcze dwie. O kurde. Nikt nie ucieknie! A to co to? O, wszystkie egzemplarze. Nice. I teraz tak. Jeszcze jedna karta do wyciągnięcia. O kurde. Wystarczy jeden strzał. Dobra. Jeszcze jakbym miał buffa na cały stół? Kurde. Fajne wgięcie jest to, że można wiele taktyk mieć w tej grze. To akurat nie mogę powiedzieć złego słowa. Trzynastka jest najwięcej na stole. Zobaczmy. Tak. No i teraz to już nic nie pozostaje do grania, bo... O, ten Ekima tutaj ładnie sobie pogrywa kolega. No ale to jest druga runda, ja mam jeszcze dwie karty w zapasie i to jeszcze bardzo mocne, także... To był niedźwiedź? Ta, niedźwiedź. Akurat to była trochę na nas kontra. Dobra, ale armia działa. Brakuje mi tylko ognia. Katapulty nie za bardzo działają. Ale to najwyżej zmienię taktykę, jak będziemy już bliżej zakończenia. Prawdopodobnie trzeba będzie zaraz zmienić ewentualnie armię, bo obawiam się, że będzie finałowa kolejna walka, więc od razu chyba się tym zajmę. Idziemy do obozu. Wracamy do naszej taktyki. To co działa, to na pewno ta karta, bo ona jest super. A, tylko kurczę, dlaczego ja nie mogę jej tak fajnie znaleźć szybko? Bardzo nieintuicyjne jest dla mnie to wszystko. Jak mam być z wami szczery? Kaską się przyda. Ty się nie przydasz. Staki się nie przydadzą. To będzie 3, będzie dobrze. To będzie 3, to będzie dobrze. Katapulty nie. Trzech leryjski, bo to jednak ładnie czasami działa. Oczywiście wilcze doły. Ty mi się nie podobasz. Ty też nie. Chciałbym wszystko, co z ogniem. Mhm. Ty już nie zadziałasz. Posiłki są fajne. Ale jakie ja bym chciał posiłki wyciągnąć w takiej dużej liczbie? Faktycznie posiłki potrafią dać czadu. Ale nie wydaje mi się, żeby teraz były aktualnie dobre dla nas. Sam mieć wiadomo, jest bardzo dobra, zdyscyplinowana jest super. I miałem zobaczyć najnowszą kartę. Pasożyta. Wytrzymałość. Przychwyć brązową jednostkę. Po 6 turach na początku cofnij tę kartę do ręki. A, takie sobie. Szczerze mówiąc, rozczarowujący nawet. Mam być z wami szczery. Licznik. To jest bardzo ciekawe. Przyjmij wroga w jedytowym, przynieś ją do swojej ręki. Ładne animacje, trzeba przyznać, tutaj są. Posunij dwóch sojuszników o 2 i daj im odporność, żeby ich nie stracić. Zaklęcie kompresji. Wszystko na jeden ten. Zagramy sobie leryjski.
Przejść 6 wrogów do... To może... No, tylko, że to nie zadziała. Zadaj wszystkim wrogom 3 punkty obrażeń. I tak mam już za dużo obrażeń. 10. Na koniec swojej tury wzmocnię swojego sojusznika w każdym rzędzie o 2. Na długie rundy. Ciekawe. Tego nie lubię. Przenieś sojusznika. Brązowa karta. Zagraj losową jednostkę. Z każdej talii. Ciekawe. Lubię takie losowe. Dobra, jak to wygląda? Temerski kolega, czy ja mogę cię jeszcze dorzucić? Właśnie, ja cię nie mogę spotkać. To może po prostu dopiszmy, będzie łatwiej, co wy na to? Ja mam tylko jedną sztukę ciebie? Ano tu. Dobra. Tebie nie lubię. Tego nie widzę, żebym jakoś to sensownie mógł wyciągnąć. A w ogóle lojalność to? Aha, żeby lojalność zadziałała, musiałbym dowódcę zagrać. Mamy 31 kart, 155, jesteśmy bardzo, bardzo mocni. I tu jest dużo wyciągania, więc to miałoby sens. Dużo obrażeń. Aha, kundli jeszcze potrzebujemy. To nie działa. No i chyba tyle. W sumie mało było takich kart specjalnych, jak na przykład czarodziejka, nie? Po drodze. Puzzle. No ale to wiecie, to jest na wielosobowego gwinta, co z tym miałem problem. Jedna, słuchajcie, próba, bo już i tak widzę, że na liczniku ostro przegiąłem. Obawiam się, że niestety patrząc na to, jak to jest skomplikowane, to... Widzę, przepraszam was, ale... ale jesteśmy już na finiszu, a na liczniku jest już prawie godzina. A jeszcze muszę to zmontować i opublikować, także... Zobaczmy, co tutaj jest. Jakimś cudem jeszcze tu jest kawałek. Bardzo dziwne. Udało się, czy się nie udało? Uciekając przed Nilfgaardczykami, Mewe pokierowała wojska w najdzikszą część Angren. Tu Lyryjczycy byli bezpieczni przed atakiem wroga, ale musieli zmagać się z innymi trudnościami. Któregoś dnia dotarli na brzeg wielkiego trzęsawiska. Widząc, że nie przeprawi przez nie całej swej armii, Mewe poleciła inżynierowi Xavierowi budowę prowizorycznego mostu. Pewnie ktoś na plecy wieczorem zrobi. Plany były już gotowe. Zaczniemy od przyczółków. Potem wbijemy filary. Na jaką głębokość? Sondy pokazują 4 łokcie. Zauważyła, że Xavier zdjął z ramienia sznur. A kiedy poczuła, jak wrzyna jej się w gardło, wiedziała, że jest już za późno. Ale Xavier? Długo czekałem na właściwą chwilę, aż będziesz sam. Wkrótce umrzesz, królowo, a wraz z tobą duch oporu w Lirii. No wiecie Lirii co? I całej północy. Helherter. Xavier nie dokończył nilfgaardzkiego pozdrowienia. Ani swego zadania. W ostatniej chwili Mewe przyszli w sukur z Gascon i Reinhard, dowodząc tym samym ponad wszelką wątpliwość swej wierności. Jaśnie pani! Jaśnie pani! Mewe nie odpowiedziała, ale Reinhard słyszał jej oddech. Żyła. Mewe odzyskała przytomność kilka godzin później. Kiedy tylko otworzyła oczy, Gascon i Reinhard pomogli no hit jej dźwignąć się na nogi. To w ogóle nie ma sensu, ale w ogóle, że on był szpiegiem. W sensie, trochę tak brzmi,
Okej, okay, trzeba jakoś podkręcić tempo, rozgrywki, fabułę. Dajmy go jako zdrajcę, ale to nie ma sensu. Szczęście, że nie było żadnych w ogóle powiązań. On jeszcze tam miał ten wypadek i pracował wcześniej dla kogoś. Po prostu tak czuję, jakby to było na siłę. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale w ogóle mi się to nie podoba. W sensie nie widzę w tym jakiejś logiki, ale może zaraz poznamy jakąś odpowiedź. Pani, ostrożnie. Ostrożna powinnam była być wcześniej. Cholera, gdyby nie wy. Nie ma o czym mówić. O, wręcz przeciwnie. Czeka nas długa rozmowa. Po pierwsze, jestem wam winna podziękowania. Po drugie, cóż, nie muszę wam chyba mówić, że moje zaufanie względem was zostało ostatnio mocno nadszarpnięte. Ale dzisiaj udowodniliście ponad wszelką wątpliwość, że rzeczywiście mogę na was polegać. Dziękuję. To honor służyć pod twoim sztandarem, pani. Ująłbym to może w mniej podniosłe słowa, ale Reinhard ma rację. Dobra, wystarczy już tej wzajemnej adoracji. Przejdźmy do rzeczy. Zakładam, że kiedy leżałam tu bez zmysłów, wy nie próżnowaliście. Udało wam się ustalić, czemu Xavier przeszedł na stronę cesarstwa? Powiedzmy, że tak. Pani, człowiek, który cię zaatakował, nazywał się naprawdę Gwalter Eplwynok i był nilfgardzkim szpiegiem. A jego bliznę? Ale znaleźliśmy go przecież w Rosbergu pośród... No właśnie, i w Mahakamie nas uratował. To już w ogóle jest bez sensu. Mogę zapytać, sorki, już nie wrócimy do tego niestety. I dlatego właśnie nikt go nie podejrzewał. Przypuszczamy, że Gwalter zinfiltrował szeregi edirnijskiej armii ładnych parę lat temu. Nie podoba mi się. W sensie taka była decyzja, w porządku, nie, ale niech będzie. Uczestniczył w obronie Rosbergu. Do czasu. W krytycznym momencie wysadził kawał muru w powietrze. Udało mu się, ale sam został ciężko poparzony. Gdyby nie nasi medycy, pewnie by nie. Czekajcie, czyli twierdza nie upadła wcale przez elfy, jak mówił? To było kłamstwo, które miało wzmocnić nienawiść między rasami. Doprowadzić do zaognienia wewnętrznego konfliktu w Edir. Ale z elfami też była inna broszka, tak? Każdy elf na świecie traktował tak ze względu na te różnice. No ale powiedzmy, że może faktycznie wzniecili tak ten konflikt. No, patrząc na reakcję Riley, udało mu się. O, no właśnie, a propos tej Riley też była ciekawa. Sukin syn. I nawet w takim stanie, nawet na chwilę nie wyszedł z roli. Ale też makachami nas, nie wiem, jakoś tak nie przekonuje mnie to. Ale... Wiele słyszałem o nilfgardzkich szpiegach, pani. Są szkoleni od dziecka, poddawani ciągłej indoktrynacji. Dla cesarza zrobią wszystko, naprawdę wszystko. I też ile to zajęło, nie? Już jakby wydaje mi się, że było tak dużo okazji, żeby nas się pozbyć i teraz... No niech będzie, Walter niech będzie. Dostrzegł okazję, żeby wejść w nasze szeregi. I zręcznie ją wykorzystał. Dobra, ruszajmy Dobra, w dalszą drogę. Dość gadania. Pora ruszać w dalszą drogę. Pani, powinnaś jeszcze odpocząć. Ledwie stoisz na nogach. Dlatego pojadę konno. Mewe, dopiero co miałaś sznur na gardle. Nie zgrywaj bohaterki. Nie zgrywam, Gascon, wręcz przeciwnie. Ja się boję tych cholernych bagien, rozumiesz? Chcę stąd wreszcie wyjechać i nigdy, przenigdy tu nie wracać. Jesteśmy już blisko Jarugi. Posłałem zwiadowców przodem. Zabezpieczyli barkę, którą spłyniemy do Czerwonej Bindugi. Świetnie. Dajcie sygnał do wymarszu. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Ja już się wygadałem. Nie chcę tutaj już wprowadzać złej atmosfery, także jestem ciekaw, co wy mi tam napiszecie w komentarzach. Bo widziałem, że niektórzy chyba naprawdę śledzą tę serię i bardzo dobrze, bo zasługuje pod względem fabularnym. Też widzę teraz, że no są problemy z... moi drodzy... Tempem rozgrywki, to na pewno, tak? Też w ogóle ten rozdział był podzielony na dwie części, tak? To też ciekawe. Twarz i szyję Mewę obsiadły dziesiątki meszek i komarów. Ale królowa ich nie odganiała. Była w Angren już dość długo, żeby wiedzieć, że na ich miejsce zaraz zlecą się kolejne. Pani... Usłyszała za plecami głos Reinharda. Wrócili zwiadowcy. Depcze nam po piętach duży oddział Nilfgaardczyków. Piechota, jazda,
Doganiają nas. Szlak. Mewę odgarnęła zlepione potem włosy z czoła. Co sugerujesz? Wydać im bitwę? Nie warto. Jesteśmy już tylko kilka stajań od brzegu, a tam czeka na nas barka. Mewę, choć skrajnie wyczerpana, przyspieszyła kroku. Nie mogła się doczekać, aż wejdzie na pokład łodzi i zostawi trzęsawiska Angren za sobą. Niestety, zamiast obiecanej barki zastała jedynie przecięte cumy. Nie, nie wierzę. Mewę walnęła pięścią w pień próchniejącego drzewa. To się nie dzieje. Pani, ja... Wybaczcie, tylko ma chwilę się oddaliłem. Wydusił blady jak ściana zwiadowca. Z krzaków wyskoczyła wtedy banda złodziei. Siwy wojownik, trubadur, kobieta z łukiem. I co jeszcze? Przerwał mu Gascon. Wampir jadący na ośle? Cholera jasna, Mewę, co dalej? Królowa obróciła się w stronę bagien. Między drzewami błyskał sztandar ze złotym słońcem. Porozmawiamy o tym później. Powiedziała, dobywając miecza. Jeśli przeżyjemy. Jestem ciekaw, czy czytaliście sagę, bo... Wiedźminów, bo ja pamiętam coś takiego. A nie będę się wypowiadać. Bardzo śmieszne to była ta rozmowa. No dobra, widzę, że już mamy kilku... kolegów na start. Nie wiem, czy to jest długa, czy nie, bo nie zwróciłem uwagi. Ale wiecie też nie od dzisiaj, że jestem już tak potężny, że... Nie widzę powodów, dla którego miałbym tutaj przegrać. Mądry wybór. Wszyscy do mnie! Odeprzeć ich! To jest 1-1. Więc zaczynamy od razu z grubej rury. Coś się ulatnia! Duel i Glory! 66% szansa. No oczywiście nie trafiłem, tak? Marnuję się w wojsku. Zobaczysz, jaka przewaga on miał karty na stole, nie? Ordę! Chciałbym tutaj ogniem trafić, ale nie jestem w stanie. O. Kiedy się nauczycie? A ta skąd? Wojna to głupota. A, jeśli była tego nie wychwyciłem. No to tutaj nam się ta karta nie przyda aktualnie. Pewnie padnie nawet zaraz. Nie za bardzo mamy jak ją wzmocnić, więc możemy zaryzykować. O kurde. Im są więksi, tym łatwiej trafi. Ale kombo siadło przypadkowo. Twoje życie należy teraz do mnie. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. O, mogłem piątkę, by the way. My bad. Potrzebuję ciebie. Gascon się przyda, bo on będzie punkty tu nabijać, tak myślę. Zwariowałeś? Nie przejdź tym! Ty tak na poważnie? Nie powinienem się wyrobić. On ma aktualnie ile kart? 7? On to nie wróci do tej gry. Nie wiem, jakie combo musiałby zrobić. Wręcz przeciwnie, powiem wam, że zaskakująco słaba jest ta jego armia. A ja dopiero się rozkręcam. O nie. Ale 22 ten niedźwiedź. Not bad. Tumen i Glair! Uwolnię cię z twojego mieszka. Ja nie wiem, jak to się stało, że on tak powoli te karty zagrywa. Musiał jakoś dobierać chyba do ręki. Chyba po dwóch zagranych kartach dobierz. No. To miałoby oczywiście sens. Czego chcesz ode mnie? Jeszcze będzie combo do zagrania. Mamy po jednym miejscu.
Zostawię silnik, żeby nabijał punkty. O, to może być nawet lepsze. Jestem ciekaw. Czas na pościg! A, bo ja mam ten. Może być. O, nagle jedna karta się zrobiła. Co tu się stało? Pani, to była tylko ich straż przednia. Ja mogę już całą armią się bić. Kiedy bitwa dobiegała końca, Mewe stanęła naprzeciw nilfgaardzkiego oficera. Królowa bez trudu uniknęła jego ciosu i sama uderzyła. Miecz wszedł aż po rękojeść. Buchnęła gorąca krew. Skrzydlaty hełm spadł z głowy, odsłaniając spoconą twarz. Nej! Teraz dopiero, Mew! Zobaczyła rudego chłopaka o długich rzęsach. Teraz potrzebujesz... Był w wieku Wilema. Pomocy psychologicznej. Nilfgaardczyk osunął się w bagno i zniknął, przykryty kożuchem cuchnącej piany. Pani, co się stało? Jesteś ranna? Reinhard był już u jej boku. Nie, wszystko w porządku. Daj rozkaz do wymarszu. Skoro nie ma barki, dojdziemy do czerwonej bindugi wzdłuż brzegu. Wasza wysokość, musimy najpierw opatrzyć rannych. To zajmie resztę dnia. Nie mamy tyle czasu. Wtrącił się Gascon. To była tylko forpoczta oddziału, który nas ściga, a i tak mieli przewagę 2-1. To co będzie, jak dogoni nas trzon tej armii? Musimy wiać, teraz! I zostawić rannych z tyłu, żeby się wykrwawili? Tak, Reinhard. Chyba, że wolisz zginąć razem z nimi. Poczekam, bo jestem najlepszy. Gascon ma rację. Jeśli Nilfgaardczycy nas dogonią, zginiemy. Przynajmniej ty masz dość rozsądku. Ale wolę umrzeć, niż pozwolić, żeby moi żołnierze zgnili na tych bagnach. No, już myślałem. Poczekamy, aż medycy zrobią swoje, a potem... będzie, co ma być. Powiem. Mewe czekała, aż medycy zawiążą ostatni szew i założą ostatni opatrunek. Dopiero wtedy dała rozkaz do wymarszu. Obciążony rannymi, oddział Liryjczyków poruszał się powoli. Wkrótce dogoniły ich zagony Nil... Dobra, gdzie jestem? Jeszcze będzie wioska po drodze. Ale w wiosce nikogo nie ma. Już miałem nadzieję, że już za chwilkę będzie koniec, a tu zobaczcie, jeszcze bitewnka, jeszcze coś. Że nie można, słuchajcie, lekceważyć tej gry, bo można się nadziać na godzinę materiału. Ups. W końcu Mewe dostrzegła ciemną linię przecinającą rzekę. Most w czerwonej bindudze. Jeszcze trochę wysiłku i liryjska armia będzie wreszcie poza zasięgiem wroga, z dala od bagien i potworów. Trochę... Mewe zamknęła piekące ze zmęczenia oczy. Wiedziała, że kiedy odwróci się do żołnierzy, nie może pokazać po sobie zwątpienia ani strachu. To jakoś młodo wygląda. Zacisnęła więc palce na lejcach mocno, aż rzemień przeciął skórę i zdusiła napływające łzy. Kiedy zaczęła mówić, jej głos był mocny. Niósł się ponad szumem wody. Wiem, co chcecie usłyszeć. Zaczęła królowa. Że wyjdziemy z tego cało, że czuwają nad nami bogowie, że zaraz nadejdzie odsiecz. Ale to byłyby kłamstwa. Prawda jest taka, że jesteśmy w pułapce. Nie wygramy tej bitwy, ani jej nie unikniemy. Możemy tylko wybrać, jak umrzemy. Czy na sznurze, jak zwykli przestępcy, czy z bronią w ręku. Ja już podjęłam decyzję. Teraz wasza kolej. Mewe pognała w stronę mostu, prosto na las nilfgaardzkich włóczni, w deszczu strzał. Wreszcie mogła sobie pozwolić na łzy. Łzy gniewu, strachu, zmęczenia. Jak w tym... Dopiero we Władcach Pierścieni. Wroga odważyła się odwrócić. Za Frodo. Nie jechała sama. Trochę dziwi mnie ten wątek, bo tak, uciekamy, ale jednak nie, walczymy, ale jednak nie. Później jest jednak ta bitwa ogromna na moście, którą oczywiście wygramy. Aha, ona ma przeżyć. Jak nie mam. To jest bitwa długa, tak?
O, tego potrzebuję. Zwariowałeś? Nie. Mamy kombo? Mamy kombo, pięknie. Pan Jaren Nialep Krufeir. Chcesz zatańczyć? O, ja dowódcy nie mogę nawet użyć. Mądry wybór. Ciekawe. Być może tu dziś zginiemy, ale nie na kolanach. Nie, no co ty mówisz? Ja nie zamierzam tu przegrywać. Musiałem się pozbyć tej katapulty. Oj, misplay. No dobra, trudno. Tak, ty. Katapulta dead. A, on też ma już lepszą armię. No dobra. Ale mam złe wieści dla ciebie. Mam dla ciebie, kolego, złe wieści. Kurde. I to jest ta armia, która mnie miała pokonać? Szkoda, że nie mam jeszcze jednego ognia, bo sprawa wyglądałaby... A, gość już spasował. Gość już spasował. Niech ci będzie. Ja mam wytrzymałość na dwóch kartach, a jeszcze mogę dobrać. Dobra. Potrzebuję ognia. Nie strzelać, my swoi! O kurde. Z deszczu podrynne. Na most! Przebijaj się z ludźmi na most! Zewrzemy obronę! Wzmocnik Kahira dopiero o 2 i stocz pojedynek z wrogiem. Wzmocnik Geralda o 2 i stocz... No tak myślałem, że będzie wesoła imprezka zaraz. Order! Ale ja się nie będę z tobą cackać, kolego. Powiedz, że żartujesz. Kurde, no katapulta, no trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. To mi troszkę przeszkadza, nie ukrywam. Marnuję się w wojsku. No te silniki, to powiem wam szczerze, że ciekawe. Ten konny jest mocny. Jak nic sobie życzy. Ten konny to jest akurat mocny, no. Trzeba było słuchać mojej baby. Wtedy jest żyta czarnik. Ale prawda jest taka, że nie ma szans. No prawdopodobnie tutaj kolegów stracę, bo nie mam jak tego ugrać. Też nie mam ognia, no że też nie mam ognia, kurde bele. Te karty są poza moim zasięgiem, ale już artyleria dokończy dzieła. I jak się pozbyć tego pana? I co mu Tagen został? Ha, ciekawe. Chęci są, a joście, i no buty ci są. Hail Kercer! Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Przydałby się ogień. Czego chcesz ode mnie? No
Ups. Uhuhu, 444, drodzy państwo. Zwracasz się do mnie o pomoc. No ten jaskier to taki mocny troszkę. Tak. To może zaboleć. Tak. Silniczek. Silniczek może tylko w tamto trafić. Mi się miejsce kończy, kurde. A tu musi być grana Izbel teraz. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Mamy mały problem, Houston. Trzydzieści sześć, 31. Bałem się, że nie mam miejsca na stole. Ale pozbyłem się wszystkich. A mówię, Izbel jest... Izbel jest MVP tej gry. No dobra. Nie mam jak grać. Ma 34 karty tam, by the way. Wasza wysokość! Nie! Mam zęba! Łagmy to! Ja myślałem, że już koniec gry jest. Kolego, klikaj surrendera. O, czekaj. Czekaj, widzu, bo... Matką znalazł. Bo ja mam tu combo do zagrania. Twoje życie należy teraz do mnie. Nie miał miejsca na combo. I am too strong, my friend. I am too strong. No dobra, jest jak to mówią. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Co oni się uparli na Geralta? Nie wiem. To jest w ogóle wygranie 2-0, nie? Interesujący przypadek. On miał bardzo dużo szczęścia. Wycofać się! Veloe! Miał bardzo dużo szczęścia, kolega. Mewę słono opłaciła zwycięstwo na brzegach Jarugi. Straciła wielu żołnierzy i sama została raniona. Ale gdyby nie pomoc pewnego białowłosego wiedźmina, straty byłyby znacznie wyższe. Kiedy tylko opadł pył po bitwie, Mewę zapragnęła więc poznać tajemniczego wybawiciela. Znalazła go u Felczera. Był to nie kto inny jak wiedźmin Geralt. Wiem, ciężko uwierzyć w taki przypadek, ale słyszałem tę historię z paru źródeł. W każdym razie
Mewe, nie bacząc na to, że Geraltowi dzwoniło jeszcze w uszach, zaraz zaczęła go indagować. Chcesz się obronił most? Spytała Mewe. Wiedźmin z początku myślał, że od uderzenia stracił słuch, ale zaraz pojął, że to królowa Sepleni. O, jakoś tak wyszło. Ha, wyszło! Mewe prawie zakrztusiła się krwią. Trzymajcie mnie! Królowa postanowiła, że wynagrodzi Geralta, pasując go na rycerza. Inny monarcha wybrałby bardziej sprzyjającą chwilę, ale Mewe... Mewe nie lubiła czekać. Prawie Odo, chyba jest się formułę. Ja nie mogę, przez tego zęba. Za męstwo w boju ja, Mewe, z łaski bogów królowa Lyri i Rivi, pasuję cię na rycerza. Broniłaś most z wojakami z Rivi, Geralcie znikąd. Coś ci wyszło. No a mnie wyszło? Nadać ci za to predykat Geralt z Rivi. Kolejne osiągnięcie. Czyżby udało nam się przejść na finałowy akt, czy nie? Mewe wróciła do domu okrężną drogą. Przez dymiące pogorzeliska Edirn, śnieżne granie Mahakamu i pełne potworów bagna Angren. Ale wróciła na czele potężnej armii, owiana legendą. Doniosłej chwili nie zepsuła nawet niespodziewana dezercja Geralta z Rivi. Bohatera bitwy o most poszukiwano teraz listem gończym. Mewe była jednak zdeterminowana odbić swoje ziemię z pomocą Wiedźmina, bądź bez niej. Brawurowa eskapada Lyryjczyków za linię wroga, zwieńczona zwycięstwem w bitwie o most, natchnęła północ do walki. Podbite tereny zaległy się od partyzantów. I tam się podoba. I Rydania, bliskie złożenia hołdu cesarzowi, nagle zerwały rozmowy. Machina wojenna Nilfgaardu gwałtownie się zatrzymała. Bieg wojny się odwrócił. Mając przeciw sobie całą północ, najeźdźca musiał wycofać znaczną część sił z Lyrii i Rivi, dając tym samym Mewę szansę na odbicie utraconych ziem z rąk generała Ebdachiego i Wilema. Chociaż może matka i syn nie muszą stawać przeciw sobie? Pani, przybywam w imieniu króla Wilema. Księcia Wilema. Jego wysokość proponuje spotkanie. Bez towarzyszy, bez broni, aby... Jego wysokość? Szczyl ledwie matce do brody sięga. Hańba! Cisza! Dajcie mu skończyć. Jego wysokość, Wilem I, chciałby przedyskutować możliwość zawarcia rozejmu. Znaczy, chce się poddać. To już twe słowa, pani. Mam na końcu języka jeszcze parę innych, ale zachowam je na później. Wilem I wyznaczył na spotkanie pałac. Wilem I nie będzie mi nic wyznaczać. Jeśli chce rozmawiać, niech się stawi w ruinach czarciej wieży. Rozumiem. Przekażę wasze warunki. Wysłannik Wilema wyjechał żegnany gwizdami. Jego koń spłoszony hałasem stawał dęba. Poseł zmusił go do posłuszeństwa na hajką, zadając więcej razów niż trzeba. Głupiec. Szkapa zrzuci go z siodła przy pierwszej okazji. Mała strata. Powiedz lepiej, co sądzisz o tym spotkaniu. A, brzmi jak podstęp. Ale i tak pojedziesz. Skąd ta pewność? Daj spokój. Przecież to twój syn. Wciąż ci na nim zależy. Ja niestety będę bardziej. Tak. Zależy mi, żeby go pojmać i osądzić za zdradę stanu. Mewe, chłopak został zmanipulowany. Bez większego trudu. Czekają na nas. Ruszajmy w drogę. Mewe jechała w złotej zbroi pod dumnie powiewającymi chorągwiami. Nie prowadziła już oddziału partyzantów, lecz armię, gotową stawić czoło najeźdźcy i przegnać go ze swych ziem. To mnie się podoba. Mam coś, co wasza wysokość powinna zobaczyć.
A, była uczniczka faktycznie Milva. Geralt? Cyrulik? A, Regis. A ciekawe, że niektórzy byli, a niektórzy nie. To chyba ten raport, nie? Pytano tego. Po wykonaniu rozkazów udaj się na zamek w Rivii w przybraniu żebraka. Tam otrzymasz nowe instrukcje. O, ciekawe. Moi drodzy, nareszcie słuchajcie, akt finałowy. To będzie, widzę, pewnie ostateczne starcie. Więc mamy jeszcze kawał fabuły przed sobą. Kawał, naprawdę kawał. Ale damy radę. Dziękuję za oglądanie wasze. Liczę na wasze komentarze i co? Do następnego. Jedziemy z tematem. Trzeba pokazać przeciwnikowi, gdzie jego miejsce. Jau, jau.